na nowo. Kasia Marczewska. Dzień dobry. Maciej Marczewski. Dzień dobry, dzień dobry. I Marek Buksiński, bardzo dzielny. Dzień dobry. Po wyprawie, po spacerze, takim dłuższym. O tym będziemy zresztą rozmawiać. Ja mam obok mnie taką skrzyneczkę, w której jest dużo fajnych, różnych takich rzeczy kolorowych. Ale najpierw ja się pobawię, zanim państwu rozdamy, bo będziemy mówić, za co możemy ewentualnie taką fajną skrzyneczkę industrialną rozdać. A my sobie dzisiaj jedziemy na Śląsk, ale zanim na Śląsk pojedziemy, to ja was poproszę o jedno miejsce. Kasia zacznie, dobrze? Kasiu, ty zaczniesz. O jedno miejsce w Warszawie, bo o Warszawie nie możemy dzisiaj nie wspomnieć. To jest bardzo, bardzo szczególny dzień, 1 sierpnia. No to miejsce to chyba samo się jakby narzuca, czyli to jest Muzeum Powstania Warszawskiego. To się Kamil za chwilę zdenerwuje, bo Kamil jest z nami, Kamil Witor, przewodnik po Katowicach i innych fascynujących miejscach na Śląsku. Dzień dobry, Kamilu. Witam serdecznie. To chyba Kasia ci zabrała miejsce, co? Cześć, Kamil. Cześć, Kamil. Cześć, witam serdecznie, bardzo miło was słyszeć. No to kochani, to wybieramy to naprawdę naj miejsce w Warszawie, które koniecznie trzeba zobaczyć, będąc w stolicy. Kasia zaczyna. Tak, ja już moją Muzeum propozycję Powstania. Tutaj Muzeum Powstania. Warszawskiego. Kamil, ty? Ja podpisuję się pod wyborem Kasi, również Muzeum Powstania Warszawskiego, rewelacyjne miejsce do odwiedzenia. Zwłaszcza dziś, chociaż tam pewnie dziś będą potężne kolejki, bo wszyscy będą chcieli jakoś uczcić tę rocznicę i to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby 1 sierpnia właśnie pójść tam. Macieju, a ty? Ja tak może dla kontrastu, po tych bardzo dużych emocjach, które czekają na nas w Muzeum Powstania Warszawskiego, ja proponuję, żeby zrelaksować się w Centrum Nauki Kopernik. Bardzo dobry pomysł. Marku, a ty? No ja zawsze pierwsze kroki kieruję na rynek Starego Miasta. I klasycznie. Chyba tak. To jest fajne. Od Kolumny tam idziemy dalej sobie w kierunku rynku. Tak, tak. I rynek Nowego Miasta też fajne miejsce. Tam jak dalej pójść w kierunku Wisły, to bardzo piękne fontanny są wybudowane. Także to naprawdę się zrobiło bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Bardzo nowe i tańczące. A ja Muzeum Historii Żydów Polskich, moi drodzy. To jest coś, co na mnie zrobiło piorunujące wrażenie. Byłam w maju i rzeczywiście obiecuję sobie, że przy najbliższej okazji, kiedy będę w Warszawie, tam koniecznie pójdę i państwu to miejsce absolutnie polecamy, bo warto je zobaczyć. No to ruszamy, moi drodzy, na Śląsk. Marek nam o swojej wyprawie opowie troszkę później, Mareczku, dobrze? Na Śląsku w ogóle byłeś? No w ogóle byłem. Gdzie byłeś na przykład? Nawet byłem w tym tygodniu w Katowicach i w Chorzowie, ale to byłem w związku z obowiązkami zawodowymi. Czyli to było myk-myk? To nie było myk-myk, dlatego że pozwoliłem sobie wieczorem przespacerować do miejsca rzeczywiście wyjątkowego. Myślę, że też porozmawiamy o tym, czy usłyszymy o tym. To się nazywa Nikiszowiec. To jest stare osiedle. Kamila chciałam naciągnąć na tę opowieść. Przepraszam. Marku, nie, opowiedz o swoich wrażeniach. Kamilu, ty słuchasz uważnie. To tak ciekawa jest. Jestem, co powiesz. Marku, Nikiszowiec. No właśnie to jest moje marzenie katowickie, przyznam. Nie, bardzo słabo znamy, zdaje się, Śląsk. Bardzo często też chyba mylimy Śląsk z Zagłębiem. Natomiast Śląsk dla nas jest ośrodkiem przemysłowym chyba tylko. I rzeczywiście bardzo słabo to znamy. Wpadamy na chwilę, załatwiamy, co mamy załatwić i pędzimy dalej. Ewentualnie traktujemy te miasta jako tranzytowe. A tam się dzieją fajne rzeczy. Ja nie pamiętam w tej chwili... Popatrz, z jakim zachwytem Maciej patrzy na ciebie. Bo oni są w Śląsku zakochani 5 razy. W tym roku byli 5 razy, więc wiesz. Lejesz miód na ich serca. Tak, no muszę powiedzieć, że też dostałem prywatne zaproszenie w związku z zawodowymi obowiązkami. Dostałem prywatne zaproszenie dlatego, że wykazałem pewne zainteresowanie. A to zawsze, zdaje się, na tambelcach robi niezłe wrażenie, którzy chcą się otworzyć z różnymi rzeczami. My też to lubimy, wiesz. Oczywiście. Jak nas chwalą, tak. Czym wykazujemy właśnie takie zainteresowanie. Mają fantastyczne drogi, bo można rzeczywiście tranzytowo przejechać, niespecjalnie zatrzymując się. Mają dużo zieleni, o tym też opowiemy sobie chyba. Wbrew pozorom mają dużo zieleni, bo też nam się wydaje, że tam tylko te szyby kopalniane, tak, i hałdy ewentualnie czarne, a to tak nie jest. Tak, to prawda. No, nie wiem, co mam powiedzieć. No w zasadzie, ci się w tym Nikiszowcu podobało, Marku? Jak tam jest? Wybierałem się tam kilkakrotnie, dlatego że oni się chyba fajnie promują, to znaczy w różnych miejscach, czy to informacja turystyczna, czy hotel, to oni mieszkańcy regionu prezentują różne folderki, zdjęcia. No i ten Nikiszowiec chodził mi po głowie od długiego czasu.
przykre było to, że parę osób, które pytałem, to mówią, nie, ja jest piekar, to ja nie, a ja z Gliwic, to ja tam się nie znam. Ale no łatwo jest dotrzeć, naprawdę bardzo łatwo jest dotrzeć. I trafia się do miejsca, które prawdopodobnie wygląda tak, jak wyglądało 100 lat temu. Trafia się w taką architekturę, urbanistykę bardzo unikatową, bardzo wyjątkową dla nas. My czegoś takiego nie mamy. Jest to kilka długich rzędów takich kamienic. Familoków chyba, tak? To są familoki, Kamil, prawda? Tak jest. To można generalnie nazwać, że to są familoki, tak jest. I robi to naprawdę ogromne wrażenie, gdzie... No, wszystko ma swoje miejsce, bo jest część mieszkalna, tam pojawiają się jakieś małe restauracyjki, jest rzeczywiście informacja turystyczna, prawie po środku jest kościół, bardzo ważne miejsce dla Ślązaków. Nie trafiłem do Giszowca, a to jest podobnie interesujące miejsce. To pewnie Kamil nam my coś próbowaliśmy powie. Do niego trafić, niestety nie był w ogóle oznakowany, o dziwo. Nie wiem, co Kamil na to. Jechaliśmy w dobrym kierunku, bo z centrum miejscowości były znaki na Giszowiec i jechaliśmy i go chyba przejechaliśmy. Wygląda na to, że tak. Że nie tak było znaku, gdzie trzeba skręcić. Poczekaj, Marku, to teraz zapytamy o Giszowiec Kamila. Kamil, jak to z tym Giszowcem jest? Więc Giszowiec generalnie jest bliźniaczą kolonią robotniczą, ale wybudowaną w zupełnie innym koncepcie. Tak jak Nikiszowiec składa się z familoków, które są uformowane w kwartały mieszkalne, tak Giszowiec składa się z małych domków z ogródkami. O, jak fajnie. I z trafieniem generalnie nie jest źle. W miarę jest to dobrze oznaczone, chociaż jest to przy ruchliwej trasie, więc jak w odpowiednim momencie się nie skręci, to po prostu można przejechać. Czyli pewnie tak się zdarzyło. Tak właśnie my zrobiliśmy. Co prawda z centrum miejscowości jechaliśmy i faktycznie te znaki były, ale w pewnym momencie one się skończyły. A jak to jest z tym Giszowcem? To jest część Katowic? Jak to geograficznie ogarnąć? To są Katowice. Geograficznie to są dzielnice Katowic. Wcześniej jak Giszowiec i Nikiszowiec były budowane, to były... również dzielnice, natomiast one znajdowały się idealnie w środku lasu. Dookoła nich nie było nic poza drzewami pięknymi i nawet teraz, wyjeżdżając z centrum, ma się wrażenie, że to już może być coś innego. Ale to są nadal Katowice. No zdaje się, z Nikiszowca jest bliżej do Mysłowic niż do Katowic. Ale geograficznie to są cały czas Katowice. Faktycznie ja jeszcze przepraszam mogę, bo zjechałem z głównej drogi i wjechałem w las, gęsty las. Myślę sobie, że to chyba zła droga. Kierowałem się... Cały czas Katowice, nie? Tak, to Katowice. I właśnie w pewnym momencie wyjeżdża się z tych Katowic i widzi się zupełnie inną architekturę. Tam są chyba trzy kondygnacyjne chyba te budynki. Wygląda to fantastycznie z powietrza. Ja byłem zauroczony zdjęciem z lotu ptaka, ale z poziomu chodzącego, spacerującego też to jest wyjątkowe miejsce. Macieju, ja teraz pozwól Kamilu, że zapytam zakochanych w Śląsku, wiesz, bo to dobrze. Oni mają też może inne spojrzenie. Macieju, a wasz Nikiszowiec, bo ja tylko znam zdjęcia i te zdjęcia są czarujące absolutnie. To wygląda rzeczywiście tak, jak Marek powiedział, jakby się czas zatrzymał mniej więcej 100 lat temu albo i więcej. Faktycznie coś w tym jest. Nikiszowiec ma w sobie coś wyjątkowego. No, ja jeżeli myślę o Nikiszowcu, to przede wszystkim myślę o tym kościele, który jest widoczny od razu, jak się wchodzi na to osiedle. Myślę o tej małej kawiarence Cafe Buffet, która też jest właśnie w samym centrum Nikiszowca. No i przede wszystkim myślę o tych czerwonych okiennicach, które są bardzo, bardzo charakterystyczne. Ta czerwona cegła, do tego właśnie ta bardzo, bardzo taka krwista, super. Czerwona właśnie ta framuga, tak? Otoczenie. Nie okiennica, tylko właśnie ta otoczka właśnie. Mm-hmm. Tak. Więc to są takie rzeczy, które mi się kojarzą z Nikiszowcem. I rzeczywiście to jest też raj dla fotografów, raj dla właśnie osób takich bardziej skupionych na architekturze. No jest coś niesamowitego, jest tutaj. Kasiu, to tak klimat. Po babsku.
Nie po babsku. No. Ja na to Nikisza... na inne rzeczy może zwraca uwagę. Tak, ja zwróciłam uwagę na muzeum na Nikiszowcu, etnografii chyba miasta, gdzie można wejść i jest zaaranżowane wnętrze familoka. To znaczy troszeczkę w mniejszej skali. Takie mieszkanko. Mieszkanko, tak, dokładnie. No i jak to po babsku, wchodzę do kuchni i patrzę, co tutaj, jak tu wyglądały sprzęty, jak wyglądały ścierki, talerze. Są fajne makatki tak, z jakimiś przysłowiami. Następnie przechodzi się do następnego Chcesz pokoju. Chcesz być piękną i młodą, myj się zimną wodą. Na to przykład. Jest jedna tak. z mądrości na makatkę. Tak jest. Tak, także wyposażenie, z kuchni do kolejnej meble. Izby, tak do pokoju. Pokoje tak, też są. Bo to jest takie przechodnie, takie mieszkanie przechodnie z kuchni do pokoju, potem do następnego pokoju. Także... Po duchy, no nie wiem, jakoś tak, próbuję sobie wyobrazić. W muzeum też jest rekonstrukcja pralni, tak? Czyli można po prostu popróbować sobie, jak tam kiedyś ślązaczki prały na podwórkach, czy w łaźniach, tak? W łaźniach takich miejskich. Tak jest. Także, dobrze, Kamilu, mówię? Kamilu, to jeszcze na zakończenie no tej części. No i Nikiszowiec nam się przede wszystkim kojarzy z tym, że z Kamilem go zwiedzaliśmy i Kamil nam opowiadał bardzo ciekawe historie. I mam nadzieję, że Kamil trochę nam tutaj też... No właśnie, Kamilu, ja jeszcze tylko proszę o jedno zdanie, bo zrobimy sobie małą przerwę. Z jakich lat pochodzi Nikiszowiec? Jaki to jest czas? O ile się cofamy w czasie, będąc tam? Na dobrą sprawę Nikiszowiec powstał z początkiem XX wieku. Został zaprojektowany przez dwóch braci, Emila i Georga Cilmanów, więc całkiem niedawno, ale ma ogromną moc i ogromną magię w sobie. Nic od momentu wmurowania pierwszej cegły się tam nie zmieniło. Więc naprawdę robi ogromne wrażenie. Czyli tak jak Marek powiedział, 100 lat cofamy się w czasie i rzeczywiście tak to się czuje. 603-06-06-06. Ja nie bez powodu, proszę Państwa, przypominam ten numer, bo mamy takie bardzo fajne zestawy, które Maciej i Kasia przywieźli specjalnie dla Państwa. Jak ja lubię takich gości, którzy prezenty słuchaczom rozdają. Tak, słuchajcie, przywieźliśmy Wam prezenty. Jest nawet lizaczek. Od Śląskiej Organizacji Turystycznej. Od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i od organizatorów Industriady, między innymi od Adama Hejdugy, który mam nadzieję, że się za chwilę połączymy. Tak. I tutaj są komplety przewodników po województwie śląskim, tak, spory komplet. Z którymi my zjeździliśmy, tak jak mówiliśmy, już 5 razy okolice aglomeracji bardzo śląskiej. Porządne są te. Bardzo, bardzo fajne przewodniki. Przewodniki po szlaku zabytków techniki, mapki i broszury o ciekawych miejscach na Śląsku. To dla tych z Państwa, którzy nam napiszą o swoim Śląsku, a może napiszą, jak sobie go wyobrażają, bo też pewnie nie wszyscy byli. 603-06-06-06. Ja mogę jeszcze do tych zestawów dorzucić kubeczki nasze radiowe, bo może biega i pomaga, więc naprawdę warto, proszę Państwa. Czekamy na SMS-y. 10:32, robimy przerwę. Radio Gdańsk. Odkryj na nowo. 603-06-06-06. Czekamy na Państwa wrażenia ze Śląska. Za najfajniejsze SMS-y mamy dla Państwa prezenty przyniesione przez moich gości. Ja dostałam od Macieja Marczewskiego przed chwilą taką książeczkę, która Encyklopedię Brytanikę przypomina. Program Industriady. I tylko jednego dnia, 13 czerwca, byliście na Industriadzie. Co tam byliśmy? Zwiedza się zabytki techniki? Tak, Industriada to jest jedna z chyba największa, myślę, że można powiedzieć, że największa impreza, o której ja słyszałem na województwa śląskiego. Jedna z największych imprez skupione właśnie na promocji turystyki regionalnej. I słuchajcie, o co tutaj chodzi. My akurat dostaliśmy tam zaproszenie od Urzędu Marszałkowskiego i dzięki czemu mogliśmy zwiedzić wszystkie największe atrakcje właśnie Industriady. Niech się zgłosiła dwójka pasjonatów z Pomorza, to czemu nie? Tak, myśmy już tam dzień szybciej przyjechali, żeby tak. się załapać. O co ogólnie chodzi w Industriadzie? Aha. W Industriadzie chodzi o to, że to jest promocja szlaku zabytków techniki. Szlak zabytków techniki to jest szlak, który skupia w tym momencie 36 zabytków związanych z górnictwem, hutnictwem, energetyką, kolejnictwem, łącznością, hydrotechniką i przemysłem spożywczym, na przykład ale, browary. Ale dla kobiet, Kasiu, to jest dla kobiet ciekawe. No. Właśnie mi się też wydawało, że okej, no ale co ja tam będę robić, ale no właśnie, okazało się... Bardziej dla facetów taka zabawa jest. No i tutaj też jest trochę taki stereotyp, dlatego że po pierwsze zakładamy, że kobietom podobają się zupełnie inne rzeczy niż facetom, a to nie zawsze jest prawda. Koronki koniakowskie.
Też wspomnijmy na przykład o tym, co zobaczyliśmy w Galerii Wilson. Był festiwal sztuki naiwnej, tak. I ja tam po prostu odnalazłam się absolutnie. Oglądając obrazy, obeszłam tą galerię dwa razy i chciałam tam jeszcze wracać, ale na przykład też nie pogardziłam wycieczką do Browarium Tyskiego czy do Browaru Żywiec, gdzie, która kończy się degustacją piwa. Także myślę, że tutaj naprawdę można znaleźć wiele, wiele atrakcji. No już nawet sam zjazd do kopalni Guido był olbrzymim przeżyciem, szczególnie dla mnie, bo tutaj ci, którzy nas znają i czytają i słuchają, wiedzą, że ja to mam różne takie obawy związane ze zjeżdżaniem gdzieś głęboko pod ziemię albo unoszeniem się gdzieś wysoko w powietrzu. I to było fenomenalne po prostu dla mnie. Także polecam każdemu. To jest co roku, nikt się taka nie będzie nudził. To jest raz w roku, zawsze w czerwcu organizowana właśnie taka wielka impreza. To jest święto, to się nazywa Święto Szlaku Zabytków Techniki. Mamy nadzieję, że uda się połączyć nam z Adamem, żeby nam dokładnie, dokładnie powiedział, o co właśnie w tym święcie chodzi. A ja jeszcze mam właśnie taki... Jedna rzecz, którą pamiętam, która ciebie zafascynowała, to jest wizyta, też taka dosyć nieoczywista, w radiostacji Gliwice, w której... No tak. Bo wizyta w radiostacji Gliwice polegała na tym, że Maciej był zafascynowany po prostu urządzeniami, które tam były i w ogóle biegał, robił zdjęcia z bliska, z daleka i tak dalej. Natomiast ja siedziałam zafascynowana i słuchałam, jak pan, który nas oprowadzał, opowiadał historię radiostacji i tak zwaną prowokację gliwicką, tak, o której się we wszystkich przewodnikach czyta, i tu była ta słynna prowokacja gliwicka, a tak naprawdę człowiek, który no, nie zna się na historii albo nie był nigdy w Gliwicach, mówi: okej, ale jaka ta słynna właśnie prowokacja? A pan właśnie fenomenalnie, nie wiem, czy on ma po prostu jakiś dar, czy jest historykiem, ale tak fenomenalnie opowiadał o tym, napisał zresztą o tym książkę, jak to w rzeczywistości przebiegały te wydarzenia. Więc ja siedziałam po prostu zasłuchana. Chociaż, to było chyba też... Chociaż na zewnątrz strasznie wiało. Okropnie po prostu. Kamilu, czy na Śląsku wieje? Bo u nas wieje, a u was dzisiaj już wiem, że jest grubo ponad 20 stopni. Jest troszkę inna pogoda. U nas dopiero będzie taka ładna. Już na słońce wyjrzało. Mamy pełnię lata, 23 stopnie. Dzięki, jak wiatru, my wam zazdrościmy. Błękitne niebo i ogromne słońce. U nas już słońce też jest, chciałam powiedzieć. Też słońce, jest troszkę mniej stopni. Tam jak byliśmy w radiostacji, to też było jakby nasze pierwsze zetknięcie się z historią Śląska i województwa śląskiego. Bo tutaj to, co sobie podkreślaliśmy na samym początku, to w ogóle jest zabawna rzecz i zabawna historia, bo ja też, my byliśmy pierwszy raz właśnie w województwie śląskim, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że rzeczywiście jesteśmy w województwie śląskim, jak pojechaliśmy sobie do Beskidu Śląskiego. Byliśmy w Koniakowie, zresztą opowiadaliśmy to u ciebie w audycji. Już rozmawialiśmy. I Kasia wtedy, Kasia już od dłuższego czasu powtarzała, że ona chciałaby jeszcze raz zobaczyć Park Śląski. Ja, proszę państwa, próbuję się dobrać do sadzy, która odmładza. Czarne mydło w kształcie bryły węgla, bo dostałam w prezencie od Kasi i od Macieja i nie mogę się dorwać, chyba sobie odpuszczę. Dobra, ale wygląda naprawdę jak bryłka węgla i to jest mydełko. To jest czarne Szlak mydełko. Szlak zabytków techniki. Mydełko z węgla, które nie brudzi, tylko myje. Nie wiem, jak ten węgiel to robi, ale... A ale nawet potrafi się pienić na czarno. No ja cię proszę, to ja normalnie, ja chyba jak przerwę sobie drugą zrobimy, to mydło otworzę i spróbuję, jak to młotkiem, działa. Młoteczkiem. Kamilu, jak masz ochotę wejść w któryś z wątków, to bardzo proszę, wchodź, bo tak grzecznie czekasz, aż my skończymy, bo my się tu, wiesz, no jesteśmy w miejscu, które nam jest, mnie przynajmniej, jest bardzo mało znane i myślę słuchaczom też. Serce moje rośnie, jak słyszę tak pozytywne i tak fajne opinie, bo naprawdę to, co Katowice aktualnie przeżywają, to problem ze starą łatką, która wisi na Katowicach, czyli tego mocno industrialnego miasta. Natomiast Katowice zrobiły ogromny postęp. Ten ciężki, brudny przemysł znikł z miasta. Nie ma go po prostu. Katowice stały się jednym z bardziej czystych miast w Polsce i z bardziej zielonych miast w Polsce. To teraz, Kamilu, siedzisz, to ja ci przeczytam coś, co napisała pani Małgosia. Ja na Śląsku byłam przejazdem, ale musiałam pojechać do szpitala w Katowicach. Urzekła mnie ilość drzew, lasów,
język, czyli ta przepiękna śląska gwara i uśmiech ludzi. No i pomysłowość. Znajomi zawieźli nas nad piękne, zagospodarowane jeziora, niezabetonowane, które okazały się zalanymi pozostałościami po odkrywkach, pisze pani Małgorzata. I dopisuje jeszcze. A, jeszcze cudna była sztolnia srebrnego pstrąga, czy czarnego pstrąga? Tak, jest czarnego. Czarnego pstrąga. Schodziło się w dół i płynęło łodziami w ciemnościach. Niesamowite. Tak, byliśmy, widzieliśmy, rzeczywiście robi to kolosalne Marek teraz wrażenie. Słucha, bo nie był pewnie, co? Nie był. Właśnie. To jest, ta sztolnia to w ogóle jest coś niesamowitego, bo tam jest bardzo takie małe wejście. Jest taka kopułka w zasadzie, do której się wchodzi i tam potem schodami w dół kręconymi się schodzi. I podziemia, tak, twoja domena. Podziemia, oj, ja bardzo tak, lubię. To prawda. Zwiedzać polskie podziemia, szczególnie te właśnie dostosowane do ruchu turystycznego. I słuchajcie, i przed tą właśnie małą taką kopułką stał tłum ludzi. Nie wiem, ile tam było, 30, 40, 50 osób stało. I my tak do tego dochodziliśmy i tak dochodzimy, mówię, o nie, to jest godzina czekania. Dwie godziny minimum. Albo godzina czekania, my tam nie wejdziemy. No ale tak chwilę postali się, patrzymy i ludzie wchodzą. I ta ziemia ich pochłania. I wchodzą i schodzą. Mówię, o co tutaj chodzi? I rzeczywiście okazało się, że jak w końcu tam na końcu kolejki zeszliśmy, płynęliśmy jedną z ostatnich łódek, bo tych łódek tam było co najmniej kilka. W każdej z tych łódek ładowało się przynajmniej kilka osób i taki sznur łódek. Jedna za drugą płynęło przez taki wąski korytarz, tunel, nie wiem jak to nazwać. Sztolnia taka. Czy sztolnia właśnie, troszeczkę Kamil nie prostuje, znaczy, że dobrze. Kamilu, nic nie zmyślam? Nie, wszystko bardzo dobrze, wszystko i naprawdę rewelacja. Ja bym lepiej tego nie mógł powiedzieć. Pan Jerzy pisze ciekawie. Nigdy nie byłem na Śląsku. Kojarzy mi się z Kazimierzem w Krakowie, z takim miejscem z duszą, gdzie są stare, piękne kamienice, klimatyczne kafejki, ogródki, fajne sklepiki. Dobre skojarzenie? Znaczy, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz naprostować, bo tutaj słuchacze mogą też mylić. Powiedzmy, czym jest Śląsk, a czym jest województwo śląskie. No właśnie, bo to też dosyć małe to rozgraniczenie, istotne. Ja o tym też wspominałam. Bo ja dostałem o tym przez to po głowie na blogu, bo jak zapowiadaliśmy... Entuzjastycznie zapowiedzieli, tak, że jedziemy na Śląsk. Że jedziemy na Śląsk. Hurra, słuchajcie, jedziemy na Śląsk, pokażemy wam, jaki Śląsk jest. A co będziemy zwiedzać? A to było niedobrze. No bo napisałem tam, że zobaczymy aglomerację śląską i kilka ze śląskich miast. I zacząłem wymieniać Katowice, Chorzów, Bytom i Sosnowiec. Sosnowiec i słuchajcie, i za ten Sosnowiec jak dostałem takie bury w komentarzach, potem na Facebooku jeszcze ktoś mi pisał, że Sosnowiec nie leży na Śląsku, ani nie powinien leżeć w województwie śląskim, bo to jest Zagłębie Dąbrowskie. I tutaj właśnie jest taki myk, że województwo śląskie zostało sztucznie wytyczone przez tereny, które nie za bardzo ze sobą współgrały. I ta nazwa w województwie śląskim jest bardzo, bardzo mylna. No to gdzie ten Sosnowiec powinien być? Bo sam Śląsk, jako kraina historyczna, to on także był we Wrocławiu, on także przechodzi przez ulubione przez nas tereny, czyli Szklarską Porębę i Karkonosze i Karpacz. Mówi się Dolny Śląsk. I to jest Dolny Śląsk plus Górny Śląsk, plus jeszcze właśnie część województwa właśnie śląskiego, a sam właśnie ta historyczna granica historycznego Śląska kończy się tuż przed Sosnowcem. I kiedy my byliśmy właśnie w regionie, kiedy jeździliśmy po metropolii, to rzeczywiście jak byliśmy w Katowicach, to i jeszcze w Siemianowicach Śląskich, jak sobie zwiedzałem miasto z aparatem, to rzeczywiście słychać było tą gwarę. Słychać było nawet, jak młodzi ludzie, którzy w jakichś tam swoich rozmowach zaciągali właśnie po śląsku i wtrącali wyrazy, których ja kompletnie nie rozumiałem, o co im chodziło, ale na szczęście nie mieli zbyt złych zamiarów, bo nie patrzyli się w moją stronę i mogłem z tym aparatem sobie przejść spokojnie. A gdy wyjechaliśmy z ledwo tam 5 czy 6 kilometrów i zajechaliśmy do Będzina czy do Sosnowca, to nagle tej gwary nie było. Czyli to jest troszkę inne. No to gdzie, Kamil, to gdzie ten Sosnowiec powinien tak naprawdę być? Jeśli nie jest śląski, jest Zagłębiem, to jakie województwo bardziej pasowałoby? Bo tak się zastanawiam. Ciężko tak na dobrą sprawę stwierdzić, do którego województwa on by bardziej pasował. Zdecydowanie nie jest to Śląsk. Tak jak mówił Maciej, jest to Zagłębie Dąbrowskie. Także no, jest to miasto aglomeracji, ale nie śląskie miasto aglomeracji. Bo to jest też śmiesznie, bo istnieje taki twór jak Metropolia Silesia.
który jest aglomeracją śląską i do której właśnie należy Sosnowiec. Dlatego to jest tak pomieszane, to jest, ja myślę, że to, żeby uzmysłowić słuchaczom, to jest tak samo jak z Gdańskiem, w którym nie ma Starówki, jest główne miasto, na które każdy mówi Stare Miasto. Tak samo jest, że ktoś jedzie do Sosnowca i mówi, że jedzie na Śląsk. Dlatego to warto o tym powtarzać i warto budować tą świadomość. A możemy wrócić do tego porównania, którego użył pan Jerzy. Czy rzeczywiście to skojarzenie z Kazimierzem, krakowskim Kazimierzem, z tą dawną żydowską dzielnicą, ma swoje uzasadnienie? Kamilu, czy jak ty to widzisz? Czy to rzeczywiście tak jest? Że troszkę tego klimatu krakowskiego Kazimierza jest? Myślę, że należałoby tutaj zwrócić się w kierunku Nikiszowca, bo to też jest dzielnica Katowic. Na dobrą sprawę miasto w mieście, tak jak Kazimierz w Krakowie, mające swój unikatowy wewnętrzny klimat, zbudowane w specjalnej tendencji, w przemyślanej koncepcji, z rynkiem, z kościołem, z, w cudzysłowie, galerią handlową, czyli miejscem wyznaczonym specjalnie do robienia zakupów, które jest odznaczone pod cieniami. Także myślę, że bardziej bym tutaj w stronę porównania Kazimierza z Nikiszowcem szedł. Tak, bo same Katowice to mi z kolei się kojarzą z rozmachem ogólnie, że tam dla mnie w Katowicach to wszystko jest z rozmachem. Spodek. Począwszy od Spodka. Nowy dworzec kolejowy. Dokładnie tak. No właśnie, jakie skojarzenia mamy z Katowicami? Ale czekajcie, bo jeszcze... Pomijawszy właśnie kopalnie i jakieś tam smutne, szare dzielnice. Kiedyś paskudny dworzec. Kiedyś paskudny dworzec. To jest jedno z... Kiedyś paskudny, a teraz wygląda fajny, naprawdę taki przeszklony. No, trochę się oznacza. I jedno z tych kojarzeń był katowicki Spodek. Mhm. I teraz jak podejdziemy pod katowicki Spodek, to tak naprawdę on jest taki malutki przy tym wszystkim, co się zdarzyło dookoła niego. Bo kiedyś naprawdę był dominantą, Spodek, a teraz niekoniecznie. W tym momencie jest w cieniu nowego Centrum Kulturalnego Katowic. Może nie tyle jest w cieniu, ile on się wkomponowuje jakby w cały ten kompleks architektoniczny, między innymi międzynarodowych targów. Centrum Kongresowe i tuż obok Muzeum Śląskie i tuż obok jeszcze budynek NOSPR-u, czyli Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Przestał być ciekawe, co Marek chyba powie. Spodek w tych okolicach, zresztą to takie było puste, pustynne rondo. Tam się niewiele działo, prawda? A teraz jest zabudowane, fajna fontanna. Ja jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co słuchacz pytał, proponował porównanie. Rzeczywiście myślę, że takie porównanie, że Kazimierz jest pewną enklawą w Krakowie, a Nikiszowiec na przykład w Katowicach jest słuszne. Natomiast to historycznie zupełnie to nie pasuje. Bo to są inne okresy. Inne czasy. Tak, Kazimierz jest dzisiaj rzeczywiście zachowaną dzielnicą żydowską, gdzie można spotkać niemal na każdym kroku, a to cmentarz żydowski, a to synagogę. Natomiast dzisiaj on pełni funkcję taką rozrywkową bardziej. Tam przecież na każdym kroku jest restauracja, bar. Ja byłem strasznie zaskoczony też kilka dni temu, gdzie jest taki plac nowy. On niczym szczególnym się mówimy nie wyróżnia, bo w Kazimierzu. I zaskoczony byłem w pewnym momencie, jak zobaczyłem ustawiające się kolejki do okienek sprzedających zapiekanki. Zapiekanki podobno są przebojem Kazimierza. Tak, w Okrągłaku. Ale, potwierdzamy. Ale rzeczywiście to jest zupełnie co innego. Kulinarny przebój Śląska też zapytamy. Także chciałem to tylko dopowiedzieć. No, to też cudowne miejsce. My mamy w Polsce tyle tych fajnych miejsc. Dziś na Śląsku się skupiamy, aczkolwiek... O, pan Radosław przypomniał fajne miejsca. Orle Gniazdo. Ja nie wiem, czy wielu naszych słuchaczy kojarzyło, że Śląsk to także szlak Orli Gniazd. Pan Radek pisze. Województwo Śląskie. Tak. Zamki Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec, Olsztyn i jaskinie. Piękne widoki, fajne ścieżki rowerowe. Polecam. Urokliwe małe mieściny, tak jak Żarki z fajnym jarmarkiem, gdzie można kupić chleb z tatarczuch z mąki gryczanej. Konkurencja dla mnie, pisze pan Radek. Nie wiem, czemu konkurencja. Pyszny jest ten tatarczuch. Mieliśmy okazję jeść naprawdę słodziutki chlebek. W ogóle byliśmy też w Żarkach. I to, co... Świat jest mały.
Tak, i to, co w Żarkach nam się podobało bardzo. Żarki swoją historię w ogóle wywodzą od... To była miejscowość w większości żydowska i dzisiaj powstał szlak właśnie żydowski w Żarkach, szlak kultury żydowskiej. Bardzo fajnie to jest zorganizowane i właśnie sam fakt, że wracają do swojej historii, wracają do korzeni, pokazują, nie wstydzą się tych tematów, nie jakby w bardzo taki fajny sposób jest to pokazane w Żarkach. No i oczywiście ten chleb tatarczy, co do którego tam próbowaliśmy wyłudzić przepis. To się nie niestety udało. Się nie udało. Nie udało się. Kamilu, to pytanie do ciebie. Na Śląsk można się szybko, pan Wojtek pisze, dostać z Gdańska do Katowic pendolino. 5,5 godziny się jedzie. A jakie są tam trasy rowerowe? Pan Wojtek jest rowerzystą, mieszka w Gdańsku. Bez najmniejszego problemu zostanie zaspokojony, a nawet będzie miał nadto miejsc do jeżdżenia. Bardzo dużo ścieżek rowerowych jest ulokowanych w lesie. Jadąc praktycznie lasem, wyjeżdżając z Katowic, bez problemu można dojechać do Pszczyny, czyli do południowej części województwa śląskiego. Jest to przeszło 50-60 km, praktycznie jazdy cały czas lasem w jedną stronę, więc po drodze mijamy przepiękną przyrodę, jeziora. Możemy zahaczyć w Pszczynie o zamek księcia pszczyńskiego, o zagrodę żubrów. Po drodze pod Tychami w Kobiurze możemy zahaczyć o rezydencję księcia pszczyńskiego, która została wybudowana specjalnie jako miejsce do polowań. Przepiękny leśny zameczek w Promnicach, więc mnóstwo ciekawych miejsc rowerowo również do objechania. Panie Wojtku, pan po prostu zabiera ze sobą rower, jedzie pendolino, wysiada i rusza w tę drogę, o której mówił Kamil. Nic prostszego i nic piękniejszego chyba nie możemy na razie przynajmniej polecić. Aczkolwiek na Śląsk wracamy po 11, proszę państwa, po drodze zahaczając o południową część naszego kraju, a w zasadzie już nie naszego kraju, bo mam wrażenie, że są już za naszą granicą. Czwórka młodych ludzi, którzy rowerami będą jechać przez 13 krajów i 4200 kilometrów. Z nimi tuż po 11 się spotkamy. Jeszcze państwa SMS-y. Mnie Śląsk kojarzy się ze Strzegomiem. To raczej Dolny, panie Witku, bardziej chyba. I Zborowe, bo to polskie kamienie. Pan Witek pracujący w kamieniarstwie, stąd te skojarzenia właśnie z kamieniem. Bardzo konkretne, zawodowe. Ślązaczka z Załęża do nas napisała pani Ula. Wesołe miasteczko, zoo i Stadion Śląski. Też fajnie bardzo. Też bardzo, bardzo przyjemne miejsca. Jeżeli mogę powiedzieć... No właśnie, Kamilu, słowa, ty dodaj coś od siebie. Oddaję ci ostatnie trzy minuty tej godziny. To został poruszony bardzo fajny temat właśnie Parku Śląskiego, który jest zlokalizowany terytorialnie w obszarze trzech miast: Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa. Jest to jeden z największych parków w centralnej Europie, śródmiejskich parków w centralnej Europie. Przeszło 600 hektarów terenów zielonych. Coś pięknego, z bardzo fajnymi atrakcjami, o których, które zostały wspomniane, czyli Wesołe Miasteczko, zoo, Stadion Śląski, ale również naziemna kolejka Elka, którą można przejechać się przez cały park i podziwiać park z góry. Na przykład można również przejechać się nad rozarium, czyli miejscem, w którym kwitnie dosyć sporo różnych odmian róż. Przepiękne miejsce, w szczególności dla kobiet. No, myślę, że no nie tylko dla kobiet, dla romantycznych mężczyzn, Kamilu, bez wątpienia też. I dla mężczyzn, którzy prowadzą tam kobiety. Prawda? Trzeba jeszcze uzupełnić, że na Brynicy była granica zaborów. Sokrates napisał do nas. Pani Ela z kolei przysłała bardzo takiego pięknego, długiego SMS-a. Kamilu, myślę, że dla ciebie też będzie miło posłuchać. Właśnie jesteśmy po urlopie w Ustroniu, objechaliśmy całą okolicę. Ustroń sam w sobie jest ładny, no i Wisła, do której można wejść. Niestety w bardzo wielu miejscach rósł barszcz sosnowski. Tak, to jest pewien problem. Góra Czantoria została przez nas zdobyta. Co prawda wersja łatwiejsza, bo częściowo wjechaliśmy wyciągiem, ale na sam szczyt pół godziny pod górkę i wejście na wieżę widokową już na własnych nogach. Trzeba, żeby odczuć, że to pobyt w górach. Cudny, absolutnie cudny widok ze szczytu. Wycieczka do Cieszyna. Byliśmy po obu stronach granicy. Piękny zamek, piękna starówka i aż szkoda, że wkoło starówki powstały nowe osiedla.
Pojechaliśmy też do Wisły, byliśmy w Muzeum Adama Małysza. Niesamowite wrażenie na mnie zrobiły kryształowa kula i olimpijskie medale. Jak popatrzyłam na kombinezony, w których skakał, to wyszło mi, że ja bym się w nich nie zmieściła. Byliśmy w Istebnej, w Koniakowie, w Jaworzynce. W Jaworzynce byliśmy na styku trzech granic. To jest niesamowite wrażenie. Tak jest. Podobnie jest w Bieszczadach. No i spełniłam swoje marzenie, kupiłam sobie małą serwetkę z koronki koniakowskiej. Dużo brawo, by pisać, brawo, tak, Panielu. I to, ta skrzyneczka, myślę, że dla pani, super. Panielu, będzie, tak. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócimy. Ja jestem pewna, pani Elżbieto, po tylu pięknych spotkaniach i miejscach i są skrzyneczką ze szlaku zabytków techniki, na pewno państwo tam jeszcze kiedyś wrócą. Tak, te zachwyty podzielamy absolutnie. Po 11 na Śląsk wracamy. Ile nam się uda zwiedzić, tyle zwiedzimy, a jak nam się nie uda, to i tak wrócimy. Zapraszam państwa serdecznie. Radio Gdańsk. Odkryj na nowo. Radio Gdańsk. Odkryj na nowo. A pani Iwa pisze, jestem łatwowierna i wierzę w tę piękną prognozę. Pani Iwo, ja mam dokładnie tak samo. Ja po prostu wierzę. Jak ludzie dobre rzeczy mówią, to trzeba im wierzyć. I czekać po prostu ładniejszej aury. No, podobno jutro już ma być tak naprawdę bardzo ładniej letnio, a w przyszłym tygodniu to już ojej, jak my wytrzymamy te 26 stopni. Maciej Marczewski podniósł dwa paluszki. Co Macieju? Ja podniosłem dwa paluszki, bo chciałbym tutaj słuchaczom powiedzieć jedną rzecz, że w województwie śląskim jest naprawdę wiele, wiele, wiele miejsc do zobaczenia. Jak nie ma pogody na przykład. Nawet nie? Jak nie ma pogody, bo można zejść pod ziemię i tych podziemnych atrakcji jest mnóstwo, więc spokojnie, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jeżeli będą mieli państwo 2, nawet 3 tygodnie urlopu, na pewno nie będziecie się w województwie śląskim nudzić. W województwie czy na Śląsku? W województwie śląskim na pewno nie będziecie się nudzić. I dzisiaj w audycji na pewno nawet połowy tych miejsc nie wymienimy, które warto zobaczyć. I dlatego ja chciałbym wszystkich zaprosić na nasze spotkania Klubu Polskiego Podróżnika. No właśnie, bo będziecie opowiadać o województwie śląskim. W październiku szykuje się spotkanie właśnie w województwie śląskim, 2-godzinne, w trakcie 2 godzin będziemy opowiadać o atrakcjach województwa śląskiego i pokazywać, w jaki sposób ten urlop sobie w województwie śląskim zorganizować. A jeżeli, to co najważniejsze, jeżeli do października nie mogą państwo poczekać, to można także nas odwiedzić w sierpniu, bo już 11 sierpnia w gdyńskim infoboksie będzie spotkanie poświęcone co prawda górom świętokrzyskim, ale na tym spotkaniu będziemy także rozdawali przewodniki, które tutaj są teraz w naszych... Tak, zestawie, które pani Ela już dostała. Więc te przewodniki po województwie śląskim są dostępne na naszych spotkaniach za darmo dla naszych klubowiczów. I właśnie taka okazja będzie dwukrotnie w sierpniu, 11 sierpnia we wtorek w gdyńskim infoboksie. O godzinie 18. Oraz, uwaga, drugie spotkanie, pierwszy raz je zapowiadam, w środę 19 sierpnia będziemy przez cały dzień w Chmielnia. O, ładne miejsce, Chmielnie, od godziny 11 do 13 będziemy opowiadać tam o historii Kaszub, a od godziny 16 do 18 będzie spotkanie poświęcone właśnie ciekawym miejscom na Kaszubach. Także jeśli państwo chcą poznać Kasię i Macieja, którzy prowadzą bloga Ruszaj w drogę, ale także są blogerami na naszym blogowisku radiowym Radia Gdańsk, to zapraszamy serdecznie. Kasia Marczewska, Maciej Marczewski i Marek Buksiński ze mną w studiu. Kamil Witor skromnie czeka na swoje dzień dobry. A ty jesteś dzisiaj w Katowicach, Kamilu, tak, czy w zupełnie w Katowicach, w tym pięknym miejscu, o którym już tyle dobrego mówiliśmy. Za moment, proszę państwa, wyskoczymy trochę za granicę, bo jadą chłopaki, mogę powiedzieć, bo są bardzo młodzi ludzie, lat 19-21, więc bardzo młodzi, na rowerach przez Europę. No i gdzie już dojechali? A ruszyli w czwartek, więc jeszcze pewnie daleko nie dojechali, ale jak znamy ich tempo, to mogą być już naprawdę za naszą południową granicą i sprawdzimy właśnie, gdzie już są za chwilę. No proszę, no to wracamy, moi drodzy, na Śląsk, w zasadzie daleko od tego Brna, ile tam do Brna jest. Tam jest do Czech rzut beretem ze Śląska, zwłaszcza z Cieszyna, prawda, bo to praktycznie granica, to już jest granica. Zresztą słuchacze pisali o tym. O, to jeszcze może zanim wrócimy na Śląsk, to ja przeczytam SMS-a od pani Ani. Właśnie wróciłam z Wisły i wycieczki objazdowej po okolicy, polecam, w Istebnej. Kurlawa chata, tak? Kurlawa chata.
Janka Muzykanta, Muzeum Browaru Żywiec, pałac w Pszczynie niebywały, a widoki z Czantori i Równicy dech w piersiach zapiera, napisała pani Anna. Wszystko to prawda, potwierdzamy. Można wspomnieć o pałacu w Pszczynie w zasadzie, bo to też jest jedna z takich największych perełek. No właśnie, już Kamil o tym. Kamilu, opowiedz nam, no właśnie, opowiesz nam troszkę o historii tego miejsca. Przepraszam, jeszcze raz mogę? Pszczyna, do Pszczyny jedziemy, do pałacu. Więc Pszczyna, miasto na południu aglomeracji, bo jeszcze na dobrą sprawę możemy mówić tutaj o aglomeracji, choć zupełnie utrzymane w innym stylu architektury, zupełnie inaczej wybudowane. Przepiękny rynek z niską zabudową, z pyszną restauracją na samym rynku, serwującą przysmaki arystokratyczne dawnych lat, także dziczyzna i wszystkie dziko biegające stwory leśne, dobrze przyrządzone, serdecznie polecam. Czy ceny również arystokratyczne, czy na taką zwykłą, zwyczajną kieszeń też? Bardzo zwyczajną kieszeń, bardzo przystępne dla turysty, bardzo pyszne i dobrze zestrojone cenowo. Czyli to Pszczyna. A Kamilu, a pałac? No właśnie, pałac, po pałacu, tak, bo to przepięknie, zdjęcia rynku, wyglądają niesamowicie. Zaraz obok rynku pałac, który na dobrą sprawę posiada przeszło 60% oryginalnego wyposażenia. Nic się nie zniszczyło w okresie żadnych wojen. To jest fenomenalne. To przepiękne wnętrza. Sala lustrzana, podobno przez turystów. Dlaczego mówię podobno? Bo w Luwrze osobiście nie byłem, ale osoby, które były w Luwrze i były w Pszczynie, mówią, że ta w Pszczynie robi dwa razy większe wrażenie. No właśnie. Jakie to są czasy? Jaki to jest okres? Jaki to jest wiek? Pałac w Pszczynie? Chciałbym jeszcze dodać odnośnie Pszczyny, że dookoła całego zamku mamy również park zamkowy, który jest przepięknie utrzymany z ilością ogromną, z ogromną ilością jezior i bardzo ciekawych miejsc do zobaczenia. A obok zaraz samego zamku mamy Zagrodę Żubrów. Miejsce, które na dobrą sprawę nawiązuje historycznie do okolicy, gdyż w okolicznych lasach wolno zawsze żyły żubry, i książę wraz ze swoimi gośćmi bardzo często na owe żubry polowali. Tak, to więc żubry to nie, żubry to nie tylko Białowieża, to także Pszczyna. Tak. I chyba w filmie Magnat te żubry się pojawiły i ta historia tego rodu, który tam rządził. Czy jakoś mylę historię, Kamilu? Jeżeli chodzi o film, ciężko mi powiedzieć dokładnie, ponieważ moja kinematografia jest na bardzo niskim poziomie. Ty się skupiasz na faktach, na historii. Ja jeszcze pytałam cię, tak. Pałac w Pszczynie to jest jaki okres historii? Który to jest wiek? Generalnie cała rezydencja tworzyła się w okresie XI i XII wieku. To bardzo stara więc historia. Więc dosyć dawno temu. Dosyć, tak, dosyć rzeczywiście, przyznajemy, dosyć dawno. Pani Ania pisze, a propos, jutro przyjeżdżają do Chmielna nasi Ślązacy z Gliwic, a po kilku dniach zjadą do nas do Gdańska, czyli mamy kontakty pomorsko-śląskie, proszę bardzo, bardzo sympatyczne. Pan Grzegorz pisze z kolei, pocieszająco dla tych, którzy martwią się tą aurą tutaj u nas na Pomorzu, w okolicach Warlubia świeci słońce, jest mało chmur i 20 stopni w cieniu, czyli to ciepło sunie do nas, no, z Kujaw zasuwa do nas i może dojdzie dzisiaj, mamy nadzieję. Wracamy na Śląsk, moi drodzy, gdzie nas teraz zabierzecie? Kamil, gdzie nas zabierzesz? Ja myślę, że ja bym chciał, jeżeli mogę powiedzieć, bo mówimy Śląsk i województwo śląskie i to są dwie rzeczy, które bardzo często są mylone. I są różne, a są różne. Bo to trzeba bardzo jasno powiedzieć, że województwo śląskie generalnie możemy podzielić na trzy takie części. Część północna, czyli cała Jura krakowsko-częstochowska na czele z Częstochową i z zamkami, o których już była tutaj Szlak mowa. Szlak Orlich Gniazd. Tak, Szlak Orlich Gniazd. Część centralna, czyli cała aglomeracja śląska i Śląsk, czyli Katowice i wszystkie ościenne miasta. No i część południowa, czyli Beskidy. Beskid Śląski i wszystkie okoliczne miejscowości, no na czele z Wisłą, Szczyrkiem, Ustroniem. I Cieszynem tak Bielsko-Biała. Także to wszystko jest.
Myślę, że fajnie by było, bo padła informacja odnośnie słuchaczki, że odwiedzała część południową województwa. I tutaj warto wspomnieć o tym, że Beskidy poza takim czysto zwiedzaniem mają też aktywną część spędzania czasu. Razem z Maćkiem mieliśmy też przyjemność korzystania z pięknego zjazdu na hulajnogach z szczytu Góry Żar. Z Góry Żar. Na hulajnogach z Góry Żar. Są zdjęcia na ruszajwdroga.pl z tego historycznego zjazdu. Wspaniała przygoda, bo... Znaczy to, że żyjecie, więc górę, już jestem szczęśliwa, tak, ale jestem ciekawa, na samą górę można było wjechać kolejką, więc też za bardzo się nie zmęczyliśmy. Ja też pierwszy raz w ogóle, bo to jest... Kamil, powiedz o tej kolejce też, którą się... No właśnie, to jest nietypowe też rozwiązanie. Ja pierwszy raz w życiu jechałam tą kolejką. Tak, to jest kolej szynowa. Nie, jest to Góra Żar, jest bardzo specyficzną górą, ponieważ ona jest przystosowana do ruchu turystycznego letniego i zimowego. Jest zaprojektowana tak, aby można było z niej korzystać w lecie i w zimie, ale nie jest ona wyciągiem przesyłkowym zasilana, tylko jest wyciągiem szynowym. Coś nam się waży internet. Kamilu? Kamilu, możemy zrobić tak, że zrobimy małą przerwę, sprawdzić, czy u ciebie z internetem jest wszystko w porządku, bo troszkę nam się rwie ten Skype, wiesz? Było dobrze. Bardzo dobrze. Sprawdź, proszę, czy wszystko jest w porządku. Najwyżej połączymy się raz jeszcze. Ja tylko jeszcze wrócimy do tej kolejki na Górę Żar. Właśnie, że to nie jest wyciąg krzesełkowy, tylko to jest właśnie kolejnowa, która tory po prostu po ziemi. Tak, tory kolejowe. Tak. Chyba i wagonikiem się wjeżdża. To jest też ciekawe miejsce łączące i przemysł, i turystykę, dlatego że tam mamy elektrownię trochę podobną do tej, którą mamy tutaj w Żarnowcu niedaleko. To jest elektrownia, która jest uruchamiana, kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie na moc w państwowym systemie, a elektrownia zbudowana jest w samym środku góry. Po to, żeby do niej dostać się, otwierają się wielkie wrota i później się maszeruje, ewentualnie się jedzie. Byłeś tam, Marku? Byłem tam jakiś czas temu. Zresztą elektrownia jest udostępniana turystom. Tam wystarczy byliście zadzwonić. Tam? Kasiu, właśnie tak podpytuję, czy... W elektrowni na Wżar akurat nie byliśmy, ale no właśnie, byliśmy w elektrowni w Łaziskach Górnych, więc to jest też bardzo... No właśnie, a jak to jest z tą elektrownią w górze? Nie, no rzeczywiście lekko to jest przerażające, dlatego że no, na zewnątrz stoją budynki elektrownie, natomiast otwierają się wrota i jest jakaś przestrzeń ciemna. Tam się schodzi kilkaset metrów pod kątem w dół, także nie dość, że wchodzimy w głąb góry, to jeszcze schodzimy w dół. No i widzimy urządzenia, które może niektórzy znają, ci, którzy wiedzą, jak wygląda elektrownia. Niesamowite wrażenie. Zwłaszcza kiedy weźmie się pod uwagę fakt, że nad nami jest góra, która dzisiaj, na której oprócz wody, tak, pompowanej z jeziora, z dołu jest też miejsce startu, lądowania szybowców, więc to jest takie bardzo przyjemne miejsce. Paralotniarze tam też mają rajd, tam jest bardzo dużo tych szybownicy szaleją. Także to też jest jakieś takie godne... Sebastian Kawa stamtąd, mam wrażenie, też lata, że właśnie ta Góra Żar to jest takie miejsce, które jest jego miejscem też treningów. Tam zaczynał i tam się z pewnością pojawia. Można go tam spotkać, więc to absolutnie mistrz świata. No i przejazd tutaj w ogóle, bo to jest odnoga jezioro Żywieckiego, więc przejazd jest wyjątkowy. No ja, mnie bardziej chyba interesują właśnie te naturalne zjawiska, że tak powiem, a mniej przemysłowe. Także tam zaczyna się Beskid Żywiecki i te góry rzeczywiście są w południowej części fantastyczne, bo mówiliśmy o Beskidzie Śląskim z miejscami wypadowymi, tak? W Bielsku, Szczyrku, Wiśle, po drugiej stronie wschodniej części województwa mamy ten Beskid Żywiecki, obfitujący też w różne ciekawe miejsca właśnie. Ja myślę, że w tym momencie moglibyśmy, Marku, przejść na chwilę, tak skupić się na tobie, bo
A proszę Państwa, Marek Buksiński zrobił coś, co jest rzeczą piękną i dobrą, a przy okazji spędził fajnie czas w naprawdę ciekawych miejscach, bo Marek wymyślił sobie na urlop taki pomysł, żeby sobie przejść. Spacer. A tak sobie z Nowego Targu pójdę do Ustrzyk, tak? I udało się. Marek przeszedł tę trasę. Pieniądze dla Patryka, chorego bardzo. Tak, przypomnijmy zebrane, może rzeczywiście tak, bo głównym celem tej podróży było to, żeby zgromadzić pieniądze na crossowy rower, fajny. Na rower, który wymyślił sobie Patryk. Patryka ciepło pozdrawiamy, bo wiem, że Patryk słucha audycji. Patryk jest podopiecznym fundacji Trzeba Marzyć. Trochę choruje, ale mamy nadzieję, że wkrótce wyjdzie z choroby. Będzie dobrze. I jak mówiłem, będąc w tym miejscu jakiś czas temu, że pomysł wziął się z pewnej zazdrości, bo ja nie wiedziałem, jak zrobić coś fajnego. Rafał Dadej przeszedł wzdłuż Bałtyku, wzdłuż Morza Bałtyckiego po plażach. To ty wymyśliłeś, że na południu z kolei przejdziesz. Ja sobie policzyłem, że przeszedłem dokładnie 286 kilometrów. Prawie 300. Miało być 300, no ale tam zabrakło trochę. Natomiast realizowałem ten pomysł. Czułem się z tym fantastycznie. Rzeczywiście podzieliłem sobie ten odcinek dosyć precyzyjnie. Ja niestety lubię sobie planować. Rozmawiałem ze znajomym, który mówi, nieźle, że planujesz, bo musi być trochę tej przygody. Natomiast... Tak jak my czasem tutaj rozmawiając o podróżach, sobie skaczemy z miejsca do miejsca. No ale to ale ja miałem inny cel. Mhm. Tak? Ja miałem zupełnie inny cel. Ja chciałem przejść. Dokumentowałem to też zdjęciami. Wiem, że strona, na której to publikowałem, czy faktycznie rzecz biorąc publikował to mój syn Kuba, który dostał codziennie relacje SMS-em i zdjęcia i zamieszczał je na stronie internetowej i wiem, że ta strona była odwiedzana. Zresztą co widać było przez też wpłaty, co bardzo mnie to wzruszało, dlatego że to nie chodziło o jakieś gigantyczne pieniądze, pojawiały się czasem wpłaty. Czasem były małe wpłaty, ale jakże cenne, to tak. Naprawdę coś tak, fantastycznego. Tak. Natomiast samo przejście... Rozmawialiśmy, byłeś bardzo dzielny, Marku. Przecież rozmawialiśmy po drodze. Szczerze mówiąc to, mimo że starałem się mieć taką mocną minę, to trochę się tego obawiałem. I rzeczywiście ja tak daleko z plecakiem nie chodziłem, czy dawno temu też się zdarzało, a teraz jakby mniej. No i udało się, mimo zmiennej bardzo pogody. Ja pamiętam, że rozmawialiśmy też podczas pierwszego odcinka, gdzie wędrowałem na Turbacz w Gorcach, natomiast pobudka była fajna, dlatego że popatrzyłem w okno w schronisku na Turbaczu i myślę sobie, ale zaparowało. A okazało się, że to była tak gęsta mgła na zewnątrz, że ciężko było znaleźć w ogóle znaki. Środek lata. Wychodziłem chyba o 7 rano i mgła była tak gęsta, że ja musiałem wrócić do schroniska, zapytać goprowców, czy to jest właśnie ta ścieżka, gdzie dojdą do szlaku. Rzeczywiście rzadko spotykane zjawisko, 15 metrów nic nie widziałem. To był też jeden z dłuższych odcinków, ponad 30-kilometrowych, ale też fajny. Fajny ze względu na pogodę, bo najpierw była mgła, później był deszcz, a później było piękne słońce. Czyli co zmokłeś, to zdążyłeś wyschnąć potem w tym słońcu. Tak, natomiast generalnie to pogoda można powiedzieć, była fajna, może czasami było zbyt upalnie. Też rozmawialiśmy na tak, żywo tak, tak. W momencie, kiedy pokonywałem najdłuższy, chyba odcinek był prawie 40-kilometrowy i wtedy był upał. Tu był upał, tam był upał. Natomiast zaletą tej mojej podróży, tej trasy było to, że duża jej większość prowadziła przez las, więc ja tego ciepła tak strasznie się schować nie odczuwałem. Zresztą większość szlaku prowadziła też granicą. No później zorientowałem się, że to niekorzystnie podziałało na mój rachunek telefoniczny, ale to tak też zabawnie, bo prawa noga w Słowacji, lewa noga w Polsce i tak większość trasy. Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo
ja trochę też bagatelizowałem Beskid Niski, który okazał się no niestety niezbyt niski, bo idąc właśnie górami... Maciej się uśmiecha, Kasia. Oni się uśmiechają, ale oni wiedzą doskonale, o czym ty mówisz. Częściowo chciałem korygować i ominąć na przykład górę, która się nazywa Lackowa, to jest najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, no ale nie ominąłem takich wzniesień, które naprawdę dały mi w kość. A szlaki niestety nie są zbyt dobrze utrzymane w Beskidzie Niskim. Brak jest tam ułatwień, które powinny być. Jakaś poręcz, jakieś schodki i trzeba z tym walczyć. Ale może to dlatego, że mało ludzi tam bywa. A szkoda chyba, co? Bo widoki? Bardzo szkoda. Ja też mówiłem to, pamiętam, w rozmowie naszej bezpośredniej. Tak, że tłumów nie ma. Że 3 dni przeszedłem zupełnie samotnie, co mnie zaszokowało. Kiedy doszedłem do Bieszczad, czy Bieszczadów, obydwie formy zdaje się są poprawne, to spotkałem tłum ludzi, którzy do Beskidu Niskiego nie trafili. Ale wycieczka była bardzo fajna. Trwała tylko 11 dni. Ale myślę, że muszę sobie też jakiś kierunek wybrać może Beskidę w Śląskim właśnie. I kolejną osobę, która gdzieś tam będzie w tle czekała na dojście do celu, bo na przykład będzie można jej sprawić radość jakimś prezentem od wujka. No. Wiem, że w Fundacji Trzeba Marzyć na ciebie mówią wujek Marek. No dwójka Marka. Postawimy kropkę, Marku, okay. Pozwól. Ja do Kamila mam prośbę, bo ktoś tutaj pisze tak z naszych słuchaczy. Kamilu, jest taka legenda, że na górę Żar można wjechać samochodem bez włączonego silnika. Może Kamil wyjaśni, o co chodzi. No to Kamilu, masz teraz zadanie do przygotowania, a my za moment się z Państwem łączymy. Pograjmy chwilę Zmysłowic, tak odrobinkę Zmysłowic zagrajmy. No i już jesteśmy ponownie na antenie. Wracamy, bo jest z nami Adam Hajduga o szlaku zabytków techniki i industrii, gdzie myśmy już dziś wspominali, ale panie Adamie, być może ma pan w tym... Ja powiedziałam tak, ten przewodnik po tej industriadzie, to wygląda trochę jak Encyklopedia Brytanika, tych atrakcji tu jest milion, i Nikiszowiec, i kopalnia Ignacy, i Guido, i porcelana Śląska Park, no proszę bardzo. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo, kilkadziesiąt różnych atrakcji. Która z nich jest pana ulubioną? I skąd w ogóle pomysł na industriadę się wziął? Pomysł na industriadę wziął się z tego, że nadal musimy przekonywać nieprzekonanych, że zabytki techniki są fantastycznymi miejscami na to, aby spędzać tam czas. My mamy elektrownie wodne na przykład, taki fajny szlak. Wy macie elektrownie wodne, wy macie kapitalny zabytek dość historyczny, jeśli chodzi o w ogóle o zabytki techniki na świecie, czyli mówimy oczywiście o Gdańskim Żurawiu, ale też i o stoczni, na której też dzieje się sporo ciekawych rzeczy. No właśnie, a wy macie industriadę. A my mamy industriadę, czyli święto szlaku zabytków techniki, to ten jeden dzień, a w tym roku już to półtora dnia, kiedy w tych obiektach odbywa się blisko 400 różnego rodzaju wydarzeń. Ale chyba najważniejsze jest to, że coraz więcej zabytków techniki można zwiedzać przez cały rok. I jak pani redaktor pyta o mój ulubiony, to ze względu na temperaturę, w jakiej obecnie przebywam, Proszę nas nie denerwować, dobrze? A w Gdańsku jest zimno, tak? No tak sobie jeszcze, na razie przynajmniej. Nie wiem, co jest lepsze, czy 38 stopni w cieniu, podobno tylko wariaci. To my nie mamy tyle. O tej porze roku w tą część Europy. No pan ale jest we Włoszech w tej chwili, ale jest, rozmawiamy tak, rozmawiamy o bardzo gorącym Palermo. No i dlatego myśląc sobie o temperaturach na dzisiaj, powiedziałbym, że moje ulubione miejsca to takie 4. Pierwsze to wspomniana kopalnia Guido, 320 metrów pod ziemią. To jest najgłębiej położona trasa turystyczna w kopalni węgla kamiennego w całej Europie. I te 320 metrów pod ziemią ma między innymi to do siebie, że tam jest temperatura stała około 14 stopni, ale przede wszystkim dla tych, którzy nigdy nie byli w kopalni węgla kamiennego, czy w jakiejkolwiek, no zjazd tak zwaną szolą, czyli windą górniczą, no kilka dobrych sekund na prędkość tej windy, to jest kilka dobrych metrów na sekundę, to jest dość ciekawe. No i możliwość zobaczenia
kopalni, która wygląda tak, jakby jeszcze wczoraj pracowali w niej górnicy. Tak, jakby górnicy dopiero wyszli, prawda? Bo tak to wygląda, jakby górnicy dopiero wyszli. No, po prostu po szychcie. Jednocześnie w tym miejscu, tamte 320 metrów pod ziemią, odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Działa pub, w którym serwuje się piwo Guido, więc no, to jest atrakcja sama w sobie. Drugi obiekt też kopalniany, ale to kopalnia srebra, działająca od trochę początki w ogóle górnictwa srebra, to Tarnowskie Góry, myślę tu o kopalni srebra, sięgają już XV wieku, to obiekt, który się stara o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I tam możliwość nie tylko zobaczenia tej kopalni, ale również przypłynięcia łodziami pod wodą kilkaset metrów, to też daje niesamowite wrażenie. Generalnie Tarnowskie Góry są dość mocno zryte, jeśli chodzi o podziemne chodniki. No i dwa pozostałe miejsca to dwa muzea browarów, największych browarów, jakie są w Polsce, tych najbardziej popularne. Nie będziemy robić reklamy. Jedno jest na ty, drugie jest na ży. Wszyscy te marki dobrze znają. Wszyscy wiedzą. Dwa zupełnie różne browary. Browar Książęcy w Tychach jest mocno historyczny. To jest miejsce, w którym od połowy XVII wieku stale produkuje się piwo z możliwością zwiedzania historycznego browaru, który jest kapitalnie zrewitalizowany. I drugi w Żywcu, to już bardziej taka nowoczesna forma prezentacji, powiedziałbym trochę taki Disneyland, jeżeli ktoś lubi. No tam między innymi kapsuła, która pozwoli przenieść się w czasie na XIX-wieczną galicyjską uliczkę. No to już jestem zachwycona. Sprawdzimy na pewno, panie Adamie. Ja powiem tak, w tym przewodniku, takim kompendium wiedzy o industriadzie, mnie urzekło na przykład Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie i jeszcze w Radzionkowie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek. No już sama nazwa po prostu zwala mnie z nóg, powiem krótko. Nie wiem, dlaczego moi ulubieni polonofile marczewscy się śmieją, ale nie wiem, czy byli, czy nie byli, ale coś musi ze szlaku industrialnego wybrałaś chyba dwa najmniej industrialne obiekty. Najmniej industrialne, ale skoro się tu znalazły, to ja je traktuję poważnie, mówiąc krótko i szczerze. Panie Adamie, to ja jeszcze na podsumowanie rozmowy z panem zacytuję pana Mariusza. Kiedyś jeździłem na Śląsk do rodziny jako dziecko. Tychy to dla mnie Tychy, o których pan wspomniał, najbardziej zielone wówczas miasto i wszędzie ścieżki rowerowe, no i paprocany, i ogniska w pobliżu, wesołe miasteczko w Chorzowie, takie dziecinne wspomnienia. Teraz rodzina przeprowadziła się na Pomorze, a ja na Śląsku tylko raz na jakiś czas bywam służbowo. Ale Śląsk to też bardzo fajni ludzie, pisze pan Mariusz. A ja bym chciał jeszcze, żeby Adam Hojduga powiedział tak w krótkich żołnierskich słowach, tak, dlaczego warto zobaczyć Szlak Zabytków Techniki dlaczego warto przyjechać do województwa śląskiego właśnie po to, żeby te zabytki techniki zwiedzać. I to Muzeum Chleba. To jest bardzo proste, ponieważ jest to największy szlak zabytków techniki w całej Polsce. Jeden z niewielu takich w Europie. To jest 36 obiektów, które są zupełnie różne. Ten szlak już w 2008 roku jako pierwszy w ogóle w Polsce dostał złoty certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. W ubiegłym roku obiekty wchodzące w skład szlaku odwiedziło ponad 700 tysięcy ludzi, więc dołączcie państwo do nich i się przekonajcie. Jeżeli szukacie atrakcji, które są zupełnie nietypowe, bo dziedzictwo przemysłowe można i spróbować, można i dotknąć, można i posłuchać, można się nawet nim ubrudzić, no to jest właśnie to miejsce. No, Śląsk wszystkim, szczególnie górny, kojarzy się z zabytkami techniki, a tu słyszycie państwo i Częstochowa, i Bielsko-Biała, i Żywiec, tak tam również tych zabytków techniki dość sporo. No, to miejsce, które jest takim industrialnym sercem Polski. I chyba jeszcze nieodkrytym. Nie tylko przez działający przemysł, nieodkrytym, a zabytki techniki to, co nas wyróżnia. Nie będziemy konkurować na wody i na plażę, czy na zamki. No my to mamy, Zabytki techniki, to jesteśmy ekstra klasą i tu wszystkich państwa serdecznie zapraszam. A z Gdańska na Górny Śląsk już... Pendolino, 5,5 godziny, piszą słuchacze nasi. 5,5 godziny do Katowic. Tym bardziej jestem przekonany, że zobaczcie to, czego nie ma u was, tak jak my jeździmy po to, czego nie ma u nas. No u nas Ślązaków sporo jest. Dziękuję bardzo, Adam Hajduga. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Tak, Palermo, pozdrawiamy. A teraz wracamy do Kamila, moi drodzy, bo z tym wjeżdżaniem na górę... Mamy mówić o tym miejscu. Tak jest, to jest kawałek drogi asfaltowej i występuje tam bardzo niestandardowe zjawisko, a mianowicie... Logicznie rzecz biorąc, idąc z góry, czy puszczając z góry przedmiot, powinien toczyć się w dół, a on się zaczyna toczyć do góry. Czyli generalnie
grawitacja jest zaburzona. Jakieś pole magnetyczne? Niemniej jednak nasze oko w tym momencie również nam płata figla, bo jest to tylko złudzenie optyczne. O, ja już myślałam, no. Ale to złudzenie optyczne rzeczywiście działa, bo jak wspominaliśmy, jak zjeżdżaliśmy właśnie z góry Żar na hulajnogach, to trafiliśmy na to miejsce właśnie. I co? I się nam hulajnogi, jechaliśmy z góry, zatrzymały i nie chciały jechać dalej w dół. Ale ja nie tylko rozumiem, teraz jak tak, pozwoliłaś na to, Kasiu. To znaczy tak. Żar. Czy tam jest po prostu droga jakaś asfaltowa? Tam jest droga asfaltowa. Tam jest droga asfaltowa. Natomiast tutaj rozwijmy legendę. To nie jest tak, że na górę Żar się tą drogą asfaltową wjedzie bez silnika. Jest to po prostu odcinek, Kamil, nie wiem, ile to może być. 100 metrów. 100 metrów, tak, mniej więcej. I faktycznie, jak zjeżdżaliśmy tą drogą asfaltową na tych hulajnogach rozpędzeni, to one się w tym miejscu po prostu wyhamowały, tak? Po prostu musieliśmy się przez chwilę zatrzymać i się zaczęliśmy zastanawiać, że ej, słuchajcie, to jest chyba to miejsce. Po czym z boku był taki parking i taka drewniana budka i na tej budce była taka drewniana tabliczka i na tej tabliczce jest napisane to miejsce. I wtedy już wiedzieliśmy... To jest to miejsce. I wtedy już wiedzieliśmy, że to jest to miejsce. Potem jeszcze testowaliśmy trochę, czy to na pewno jest to miejsce i tymi hulajnogami próbowaliśmy w drugą stronę kawałek pojechać. Pod górkę chcieliśmy podjechać i rzeczywiście nie odpychając się. I rzeczywiście to było to miejsce. Uwaga, zdjęcie tego miejsca można zobaczyć na blogu ruszajwdrogę.pl. Zrobiliśmy tam sobie pamiątkowe zdjęcie. Na zdjęciu też Kamil jest, także radiosłuchacze też będą mogli Kamila zobaczyć na zdjęciu. Jak wygląda. Tak. I no to jest fajna atrakcja, przyznam. To ja teraz chciałabym, żebyśmy jeszcze coś sobie zjedli, bo my zawsze w tych programach sobotnich też próbujemy smaków. Marku, ty coś regionalnego jadłeś, idąc tak sobie do tych Ustrzyk Górnych? Coś udało ci się po drodze uszczknąć z takiego prawdziwego, ichniego, tamtejszego jadła? Chyba nie. Oprócz przejścia przez Bacówki, bo tam... I oscypetki. I oscypki właśnie, najprawdziwsze oscypki. Zresztą najdroższe chyba, bo na pytanie, czemu to takie drogie na dole przecież... To Baca mówił. Baca mówi, że ale to co, są prawdziwe. Także rzeczywiście można spotkać sporo owiec i te bacówki, gdzie w tradycyjny sposób przygotowuje się sery, oscypki. Myślę, że tym razem nie próbowałem. Ja mogę włączyć się, bo jeśli chodzi o Śląsk, rolada czy modra kapusta, to oni jakoś tak mają swoje smaki. Oczy ci się świecą, Marku. Ale ja chyba właśnie nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem. Smakoszem. Jestem bardzo konwencjonalny, jeśli chodzi o jedzenie. Także chętnie oddam głos. No właśnie. Jeśli mówimy o smaki śląskie, to jest, słuchajcie, grubsza sprawa, tak jak Kasia powiedziała. I to jest też jedna z propozycji, którą ma województwo śląskie na zwiedzanie właśnie regionu, bo powstał szlak kulinarny Śląskie Smaki. Tutaj słuchacze, pani Ela, która wygrała tutaj jedną z naszych skrzyneczek. Pani Maryla pisze, czekam na gości właśnie, gości ze Śląska. Którzy skrzyneczek dostała właśnie też przewodnik po śląskich smakach. Tam jest w środku. On skupia restauracje, które serwują typowo regionalne właśnie śląskie dania. Jest tam w środku też taka, powiedzmy, że gra miejska. Przy odwiedzaniu każdej z tych restauracji można... Śląski przewodnik turystyczny. Można zapytać o pieczątkę i po zebraniu właśnie kilku tych pieczątek dostaje się nagrodę Śląskiej Organizacji Turystycznej. Tutaj Beata próbuje znaleźć... Próbuję dogrzebać, tyle tego jest, pani Elżbieto, że nie będę może grzebać, żeby nie uszkodzić. Z drugiej skrzyneczki udało mi się to wydobyć Śląskie i podałem smaki. Właśnie pani redaktor. I słuchajcie, my już sprawdziliśmy około 7 restauracji. Aha. I faktycznie każda z tych restauracji jest inna. W każdej można faktycznie te śląskie smaki popróbować. I tych restauracji oczywiście jest więcej, bo restauracje na szlaku Śląskie Smaki to są wybrane restauracje, które muszą spełniać określone warunki zakreślone przez ten program.
Natomiast warto w ogóle, będąc w województwie śląskim, poznawać kuchnię regionalną. Ja na przykład osobiście, jedząc czy to właśnie w restauracjach ze śląskich smaków, czy też w innych miejscach, przekonałam się, że na przykład dla mnie kuchnia śląska to się będzie chyba zawsze już z Boczkiem kojarzyć. Nie wiem dlaczego, czy nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to element kuchni regionalnej, ale tyle Boczku, co ja, która nie lubię, nie jem zazwyczaj, nie przepadam, zjadłam wtedy w czasie tych naszych wycieczek, to jest po prostu fenomen. Tam Boczek absolutnie do wszystkiego, łącznie z tym, że do sałatki z kurczakiem Boczek, do kanapek takich bagietek z kurczakiem Boczek, do pierogów myśliwskich zasmażka z Boczkiem. Do pączków Boczek? Do pączków Boczek nie, aczkolwiek już wytrawne na przykład pączki są. Boże, czy to się nazywało przypadkiem kotlet sztygara? Przepleciony Boczkiem. Schabowy przepleciony Boczkiem. Także no, z tym się kojarzy. Oczywiście rolady, kluski śląskie, modra kapusta, to już było tutaj powiedziane. Biały żur, wodzionka. Tak. I też jedliśmy kwaśnicę, chociaż właśnie nie ta wodzionka, to może Kamil coś o tej wodziące powie. No właśnie, tobie teraz oddajemy głos, bo fifka też mnie fascynuje. Co to jest fifka, państwo się dowiedzą. Jeszcze. Więc może jeszcze dwa słowa na temat tego szlaku kulinarnego. Bardzo ciekawa rzecz, on jest rozsiany po całym województwie śląskim, czyli startując z północy mamy dania regionu północnego województwa śląskiego i tam na przykład takim wymarzonym to jest rybka pstrąg hodowany w specjalnej hodowli, czyli prosto złowiony, pysznie przyrządzony, bardzo fajna rzecz. No, środek, czyli standardowo eksportowy obiad, czyli kluski śląskie, rolada z modrą kapustą. To jest takie chyba najbardziej charakterystyczne, sztandarowe. No i południe, czyli Beskidy i tutaj kuchnia beskidzka, która jest bardzo różnorodna, ale również inna od tych poprzednich. Więc na dobrą sprawę każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. I z takich fajnych gadżetów elektronicznych, ściągając sobie na przykład aplikację Śląskie Smaki, podróżując po województwie śląskim, ta aplikacja będzie się odzywać, jeżeli będziemy się znajdować w pobliżu jednej z restauracji zlokalizowanych na szlaku. I że tu są karmi nadle z panczkautem. Albo, że tutaj jest promocja. Albo, że akurat w tym lokalu jest promocja. My rzeczywiście korzystaliśmy z tej aplikacji. Fajnie i działa też bardzo. Skorzystaliśmy z tej promocji, bo jak byliśmy gdzieś tam właśnie w centrum regionu, zbliżała się ta właśnie pora obiadowa, nie wiedzieliśmy co zjeść, szukaliśmy właśnie jakiejś tam restauracji ze śląskich smaków i zobaczyliśmy, że w jednej z restauracji, takich jednych z lepszych na szlaku, jest akurat promocja na pierogi. Pojechaliśmy ile specjalnie. Ile myśmy się wtedy tych pierogów objedli. Matko, ale jakie pyszne były. Czyli Marku, dla ciebie też coś. Kućmok też znajduje, tu nazwy tych potraw są fantastyczne. U nas robią furorę ruchanki. Ci, którzy przyjeżdżają, to koniecznie te ruchanki, czyli takie racuszki. A u was, a na Śląsku, co ty lubisz najbardziej jeść z takich typowo regionalnych dań, Kamilu? Więc ja bardzo polubiłem ostatnimi czasy kaczkę, która jest przygotowywana po śląsku. Jest specjalnym sosem, który robi tylko moja babcia i jest przepyszny. Tak. Niemniej jednak kaczki serwowane w restauracjach również podniebienie zdobywają bez najmniejszego problemu. Łódko z gęsi i też tu widzę. Jeszcze wspomnijmy taką jedną ważną rzecz, że ten szlak nie został wytyczony po prostu zbierając wszystkie restauracje, które są w województwie śląskim, tak, i które zapłaci pieniążki. To nie jest tak, bo tutaj każda restauracja musiała przejść certyfikację i jest na pewno tak, że w tej restauracji podawane jest dobre jedzenie. I ten smak to jest właśnie ten konkretny śląski smak. Konkretnego przepisu specjalne jakieś procedury na to, żeby ta restauracja mogła znaleźć się na tym szlaku. I co więcej, one w trakcie są także sprawdzane.
Znamy takie przypadki, że restauracja już przestała być na przykład na szlaku, bo przestała serwować te dania, które smakują faktycznie takie przysłowiowe. I co więcej, taka nie jest wodzionką. Więcej, taka restauracja musi udostępnić przepis na tą potrawę, która jest uznawana za tą potrawę regionalną. Także popraw mnie, Maćku, jeśli się mylę, ale chyba te przepisy są też w tym przewodniku po śląskich smakach. Tak, kulinarne. Są przepisy, tak. Prawda? Są tutaj i chyba właśnie. W aplikacji mobilnej Kamil też są jakieś przepisy, prawda? Tak, pamiętasz? Są z tych najbardziej znanych przepisy udostępnione, tak jest. Kamilu, o tej wodzionce możesz nam coś powiedzieć, bo tak, tu się przewinęło takie pytanie. Wodzionka się przeminęła i ona głównie jest znana na Śląsku. Jest bardzo prosta, a zarazem... Jak się robi? A zarazem bardzo ciekawa. Myślę, że najprostszym połączeniem to jest woda, chleb i czosnek. Mm-hmm. I to wszystko wrzucamy do talerza, zalewamy wrzątkiem i mamy wodzionkę. Wiesz co, to brzmi jak zupa studencka. Dokładnie tak. Znaczy tu, w tym przewodniku. Natomiast potem oczywiście doprawiamy sobie po swojemu. Pozostawia niezapomniane wrażenia smakowe. Kamil, zdobyłeś redaktor Beatę tym wyznaniem, tym przepisem, nie może się pozbierać teraz. Chleb pokroić w kostkę, tutaj napisano, i podsmażyć. Widzisz, na patelni, Beata, lekko posmarowanej smalce. A ty mężowi smalce. Takie zupy gotujesz. Wodzionkę. Ale to jeszcze dokładnie. Ciekawa rzecz, bo jeżeli taka restauracja musi być weryfikowana, miło by być takim weryfikatorem. Ale oczywiście. Gdzie podróżuję sobie po kilkudziesięciu. Poznaliśmy osobę, która to robiła osobiście. I faktycznie podobało jej się do pewnego momentu. Czyli mogą się znudzić karminadle z panczkautem. Co za piękne nazwy, niesamowite absolutnie. W każdym razie taki przewodniczek też w tym zestawie. Będziemy musieli podjąć decyzję, dla kogo z Państwa piszących do nas te prezenty. Państwo oczywiście też piszą o tym, co dzieje się. Wjazd na S6, czas oczekiwania powyżej 15 minut. Czyli przytyka się nasza obwodnica i przy okazji też bramki. Rusocin, droga ekspresowa, no właśnie, są kłopoty. Obwodnica w stronę Gdyni stoi od Rusocina, takie informacje w Państwa SMS-ach i trochę o gościach ze Śląska, którzy do nas tu przyjadą. To ja bym chciała, żebyśmy na koniec zagadali jeszcze o czymś, o czym zwykle też rozmawiamy, podróżując po różnych miejscach w Polsce i na świecie, o ludziach. Słuchacze pisali już o Ślązakach, że to jest taki specjalny rodzaj ludzi, zachowania, że są fantastyczni, przeuroczy, gościnni, uczynni. I to się wszystko zgadza. I ja to potwierdzam stuprocentowo. Daje się wyczuć po pierwsze pozytywną atmosferę, ale też coś takiego, właśnie taką życzliwość, taką chęć pomocy. Mówię, my częściowo zwiedzaliśmy, tak powiedzmy, na własną rękę w ramach własnych urlopów, częściowo w ramach dwóch wizyt studyjnych i w jednym i w drugim przypadku, nawet przy tych wizytach studyjnych, widać było, że ludzie stamtąd, którzy nas gościli, między sobą, między nimi były naprawdę super relacje. Widać, czuć tą było pozytywną energię. Ja osobiście nie dziwię się, że w województwie śląskim tak fajnie jest to wszystko promowane, że to wszystko zaczyna funkcjonować, działać, bo naprawdę czuć pozytywną energię. Natomiast wśród mieszkańców to takie czasami śmieszne sytuacje mieliśmy. To tutaj Maciek może opowiedzieć, jak szukał na przykład miejsca parkingowego w Gliwicach na osiedlu. A co? A, faktycznie, bo w Gliwicach mieszkaliśmy u naszego wujka i on mieszka w dosyć takim ruchliwym, powiedzmy, czy części Gliwic, i z tymi miejscami parkingowymi było dosyć krucho, bo po godzinie 21, jak już wszyscy z pracy wracali, to wszystkie miejsca parkingowe były zajęte. Tak, dokładnie jak u nas. No i tak jeździłem w lewo, w prawo, kręciłem się naszym samochodem na kartuskich rejestracjach i jeszcze z naszym szyldem na drzwiach ruszaj w drogę. No i w pewnym momencie jak taki chłopak Ślązak podszedł do mnie i się spytał, że no tutaj ja widzę, że jesteś nie stąd, czegoś szukasz, może ci pomogę. Ale tylko, miło. Ja tylko miejsca parkingowego szukam.
wiesz co, to weź tutaj sobie skręć w lewo, w prawo, w drugą przecznicę. Tam rzeczywiście są miejsca, tam zawsze warto parkować. Tak, ale tak samo, jak powiedział, tak było. Młody chłopak. No ja się bałem mu, szczerze powiedziawszy, okno uchylać, bo nie wiedziałem, co się stanie, a tutaj taka miła atmosfera była. Ale to tak samo na przykład w muzeach, czy w jakichś innych atrakcjach. Muzeum Powstań Śląskich przecież. Jak się to jeszcze było, dopytywaliśmy się, to po prostu, ale absolutnie żadnego najmniejszego problemu. Zawsze chętnie pomogli, zawsze chętnie powiedzieli. Myśmy się tam czuli jak goście, a nie jak natrętni turyści, tak? Co czasami niestety się zdarza. Tak, to też jest tak, że różnie bywa, prawda? To też jest tak, że województwo i te obiekty, one ciągle się zmieniają i te ostatnie lata z tego ostatniego dofinansowania ze środków unijnych zmieniło się naprawdę nie do poznania. I powstają zupełnie nowe inicjatywy, zupełnie nowe, tutaj akurat będę mówił o placówkach muzealnych, których wcześniej nie było i które adoptują stare jakieś zrujnowane obiekty. I takim świetnym przykładem jest na przykład Muzeum Powstań Śląskich, które zostało otwarte chyba w zeszłym roku albo w tym. Teraz dokładnie nie pamiętam. I pani, która nas oprowadzała po Muzeum Powstań Śląskich, pokazywała właśnie, jak ten budynek wyglądał przed remontem. To była po prostu jakaś katastrofa. To ruina po prostu. Kompletna ruina i oni ten budynek wyremontowali. Teraz jest wspaniała, wspaniała placówka, którą wszystkim gorąco polecam, żeby odwiedzić Muzeum Powstań Śląskich, bo to jest multimedialne muzeum. Gdzie powstałe jest? Niedawno. W Siemianowicach Śląskich. Tak, w Siemianowicach Śląskich. Co więcej, w Radzionkowie powstało Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Taką mają trudną nazwę. Na wydechu udało mi się ją powiedzieć. I słuchajcie, to też jest miejsce, które powstało niedawno, które też warto zobaczyć. Ono bardzo trudny temat porusza, bo porusza temat deportacji. I myślę, mało znany. Też jest częściowo multimedialne to muzeum, bo wyświetlane są filmy. Jakby wchodząc do pierwszej sali, wchodzimy do wnętrza Krowioka, w którym Górnoślązaków czyli wagonu towarowego, który jest multimedialny, po prostu zamyka się po prostu ściana, podłoga się rusza, leci film na ścianie. Mamy wrażenie, że jesteśmy w wagonie, którym górnicy byli, Ślązacy byli wywożeni na wschód. W głąb ZSRR, robię więc wrażenie. To są tego typu emocje. Mamy ostatnie chwile, więc jest czas, żeby podziękować Kamilowi. Kamil, bardzo ci dziękuję. Widzimy się 22 sierpnia, bardzo się cieszę na to spotkanie, wtedy nam więcej tu w studiu już opowiesz, prawda? Tak się umówiamy. Będzie mi bardzo miło. Ja się również bardzo na to spotkanie cieszę. Kasia Marczewska, Maciej Marczewski. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy na naszego bloga Ruszaj w drogę. Tam jest więcej tam miejsc opisanych ze Śląska, z województwa śląskiego. Tam są miejsca, wszystko to, co opowiadaliśmy, które polecamy i niedługo będziemy też polecać miejsca szczególne, czy będziemy przyznawać takie nasze po prostu wasze odznaczenia. Odznaczenia, gwiazdki, będzie wiadomo. Super. I Marek Buksiński. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I chcę jeszcze podziękować za wszystkie wpłaty, które pojawiły się. Tym, którzy dorzucili się do roweru dla Patryka. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. A proszę Państwa, po 12 poznają Państwo tajemnicę Strusia, chociaż to nie jest Struś, ale nazywa się Nandu. Nandu, czy to Struś, czy nie? I dlaczego nie? I dlaczego Nandu? O tym po 12.